Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na S40 polskim, bo jednak się skusiłem. Mimo wszystko się skusiłem na ten event twierdzy, jak widzicie ubraliśmy się w same duże pomarańczowe gemiki z 10 kopalni, więc nie są one jakieś super mocne, ale stwierdziłem, że w sumie jak teraz się ubierzemy z tej 10 kopalni, to potem polecimy do kopalni 20, jak już będziemy mieli tutaj twierdzę 20, no i dzięki temu sobie wymieniłem te gemiki po raz kolejny, to już będzie o 10 poziomów kopalni większe będą, lepsze po prostu i przy okazji dropniemy tego peta, który tutaj w ziemi jest właśnie do dropnięcia na 20 poziomie. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę mnóstwo gier w świetnych cenach. Co tydzień jakieś wyprzedaże, karty podarunkowe i wiele, wiele więcej. Korzystając z kodu NEUTRAL możecie dostać 3% zniżki, zaraz to Wam to zaprezentuję. Natomiast jeżeli zarejestrujecie się z mojego reflinka, który jest w opisie tego filmu, to dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,5. No i teraz możemy sobie wejść tutaj w najlepsze gry 2021 roku, wybierzemy sobie na przykład tutaj Forza Horizon 5, no i klikamy po najtańszej cenie, w tym momencie jest to 197 zł, klikamy kup teraz, no i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy, klikamy sobie tutaj, cyk, wpisujemy neutral, no i dostajemy 3% zniżki, więc wydaje mi się, że naprawdę warto i polecam, dlatego że na W50 zrobiłem coś takiego, że tam szukałem gemów pomarańczowych na 15 kopalni, no i teraz o te 5 poziomów to nie będę jakieś super te gemy, więc lecę tam do 25, przez to mi się opóźni dropnięcie tego peta i tak dalej, więc myślę, że tutaj takie coś będzie lepsze. Tak więc koniec końców, jak widzicie, ubrałem się w same legendarne duże gemiki i dzisiaj sobie pociśniemy na nich lochy, bo jednak te legendarne gemy to jest bardzo duży boost. Na wstępie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę w tym momencie, zjedźcie w dół, klikajcie subika z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, a jak ktoś jeszcze nie gra w Shakesa, to zapraszam do linku w opisie pierwszego, ile się nie mylę, chociaż nie, to chyba będzie trzeci albo czwarty w tym odcinku akurat zagraj w Shakes and Fidget, to jest mój reflink, zapraszam serdecznie do używania. No i co? I myślę, że możemy powolutku zaczynać. Jakie tutaj są plany? Generalnie tak, no dużo poszło na to kopanie, jednak jest dość mała szansa na te legendarne gemiki, także no troszkę poszło, ale dzięki temu ubrałem się tutaj, jeżeli chodzi o pachołki, to w same duże właśnie czarne gemiki, to też myślę, że jest jakiś tam boost do statystyk i może dzięki temu coś tam w strefie mroku sobie ruszymy. Także to akurat na duży plus. Co więcej, no jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o te gemy legendarne moje, no to średnia tych gemów to jest tak mniej więcej, tu mi się nagrywa, nagrywa mi się wszystko, to jest mniej więcej 500, tak więc no wydaje mi się, że okej, nie? Tutaj wiadomo, niektóre mają po 510, jak widzicie, tutaj niektórym trochę brakuje do 500, no ale taka średnia to jest około 500. Nie jest to jakieś bardzo dużo, no ale boosta swojego tak czy siak da, więc stwierdziłem, że czemu by nie skorzystać z tego eventu twierdzy, zwłaszcza, że teraz eventy twierdzy i dusz są bardzo rzadko, więc no nie wiadomo, kiedy będzie kolejny. Co tu więcej się pozmieniało? No tak naprawdę nie za wiele. Serce odpaliłem na 15. Dlatego, że jak widzicie dusz, w sensie no teraz mam troszkę mniej, no ale to serce poszło na 15, bo trochę tych dusz mi poleciało, jeżeli chodzi o ten event. Potem myślę, że nawet trenera pocisnę dalej, no bo traktor mam na 13. No teraz wiadomo, ten traktor, nie wiadomo kiedy będzie kolejny event, więc zobaczymy, no ale raczej trenera tutaj będę chciał trochę podbić. Przygodomacik też bardzo istotna sprawa, żeby jak najszybciej na 15 stanął. No a jeżeli chodzi o twierdzę, no to standardowo cały czas lecimy do 20 teraz. Nie patrzymy na nic innego, jak tu już trochę mi jeszcze brakuje surek z tego co kojarzę, z tego co tam sobie sprawdzałem, no ale jak już będziemy na mieli odpowiednią ilość surek, to skipuję tutaj tą twierdzę, lecimy następną, aż tak do 20, no bo ta 20 no jak najszybciej ważne jest, żeby stanęła, bo to są surki tutaj z koła, z kostek i generalnie ze wszystkiego. Gildyjnie się tu dużo nie pozmieniało tak naprawdę, cały czas jesteśmy top 1, rankingi, no to mogę Wam pokazać, w tym momencie tak to wygląda, ale też się w zasadzie dużo nie zmieniło, tutaj Rafix pocisnął dalej z levelami, no i tutaj Berki też mają podobny level, no ale generalnie tak aż nie widziałem jakiegoś ogromnego progresu u ludzi. Możecie sobie porównać z ostatnim odcinkiem. Ostatni odcinek był chyba tydzień temu, w poniedziałek, no więc w tydzień na tym etapie to aż tyle się nie wbije. Tutaj nieważne, w pupilach cały czas trzymamy top 1 od ostatniego odcinka, no i podziemia, jak widzicie, tak to wygląda. Podziemia też jakoś bardzo na razie się nie skupiam. No i okej, możemy powolutku zaczynać, może zaczniemy od pupili, zobaczymy jak tutaj nam dzisiaj pójdzie. Pupilki fajnie nam idą, jak widzicie, no już tu Heraldona zbliżamy się do setki. Jeżeli chodzi o Tyranożarła, no to też mamy bardzo dużo jabłuszek odłożonych, no ale generalnie tak czy siak codziennie karmimy
mniej więcej po 3 razy wszystko. Dobra, na początek mamy tutaj, no to może spróbujemy ziemią, powinno iść dokładnie bez problemów. Tu może spróbuję wodą, bo powiem wam, że ta woda aktualnie jest dość słaba, dlatego że no ten 20 pet dopiero na 40 poziomie, reszta już ma te 20 pety na około, tak myślę, 50, 60 w górę, więc no jednak tą wodą musimy atakować jakichś słabszych przeciwników, przynajmniej na razie. Okej, tutaj cyk, tutaj myślę, że możemy mrokiem bez problemu, no i światło raczej mój najmocniejszy w tym momencie żywioł, chociaż może nie do końca, no ale dość mocny został nam, ale dzisiaj przeciwników nie było jakichś trudnych, no i jak widzicie wbiliśmy już 8000 czci na odcinku pupili, także to też jest fajne osiągnięcie. Dajcie znać, jak tam w ogóle nowy rok, bo przecież wchodzimy w nowy rok, pierwszy odcinek w nowym roku, to też swoją drogą 2022 już mamy, no i pierwszy odcinek jak widzicie. No ale okej, to nie aż takie istotne. Tu możemy do toaletki sobie wrzucić. Mamy coś dla maga, ile to mu daje. Plus 23, to niedużo, to jest jeszcze na wszystkie cechy. Aha, i powiem wam tak, my tu mamy 29%. Ja sobie znalazłem przed odcinkiem już chyba wczoraj nawet broń 30%. Zamienimy za to 27, które tu mamy. Tu mi wypadła jakaś 31 epicka z kostek. Tu mamy 30, więc to już są takie fajne procenty, to pierwsza sprawa. No i teraz będę chciał poszukać 30% dla naszych tutaj pachołków. Dlatego, że jak mamy coś w strefie mroku ruszyć, no to wypadałoby im znaleźć lepszą, a te runki jednak dużo dają. Oni tu jak widzicie mają po 25% w tym momencie. Tu dam 29%, może stąd, może Barbarowi, bo Barbar chyba nie jest jakiś taki, albo magowi. No na pewno Kunegunda musi mieć to 30%, także sobie poszukamy. No to jak widzicie rozstrzał jest spory, może nam polecieć 30%, może nam też polecieć 23%, także no... Nie będzie to wcale takie proste, żeby znaleźć, no ale mówię, Kunegunda to jest priorytet, no i ona tę 30 musi mieć, a jeżeli chodzi o Maga i Barbara, no to jeszcze pomyślimy. Dobra, co tu mamy, 24% zaledwie, o i jest 30%, super, to od razu Kunegundzie podmieniamy, cyk, cyk. Chyba nie będę na razie rozmontował, bo nie wiadomo ile nam itemków dzisiaj poleci, także na razie się wstrzymam. Kunegunda ma odpowiednią runkę, tu jeżeli chodzi o Magusia, no i właśnie to jest problem, kto zrobi więcej, czy Maguś, czy Barbar, jeżeli chodzi o wojowników w strefie mroku. No wydaje mi się, że Barbar mimo wszystko, chociaż on nie ma bloków, no ten Maguś, no oni oboje są tacy sobie, tak szczerze. Dobra, okej, to może na razie poszukamy po prostu tego 30%. Oj, zobaczcie, jak nam szybko poleciało. Dobra, to tak, to Barbarowi może, chociaż, dobra, Magowi damy. On jak walnie jakiś kryt, to myślę, że może zrobić więcej. To jemu damy 30%, a Barbarowi, żeby już nie szukać, damy to 29%. No i będzie git. Teraz to możemy sobie rozmontować, to możemy sobie wyrzucić, no i okej, i powiedzmy, że jakoś to wyszło. I teraz dopiero jak już zrobiliśmy te podmianki, to ja sobie na szybko przeskanuję postać, dlatego że tego nie robiłem wcześniej. Tutaj zrobimy cyk, cyk, import from game, tu zrobimy sobie S40, no i na szybko przeskanujemy i dopiero teraz sprawdzę, jakie mam procenty, bo tak jak mówię, no te runki dają naprawdę dużo, także myślę, że te procenty mi wzrosły, chociaż wczoraj po samej wymianie gemów już naprawdę miałem je na fajnym poziomie. Ok, sprawdzimy sobie tutaj, cyk, cyk, no i zobaczmy. O, zobaczcie, mamy na jeden loch 4,20%, na taki, który przed zmianą gemów mieliśmy tam chyba 0,15%, mamy na Moridor mroku fajne procenty, mamy Nesteros świetle fajne, Tornado też mamy 0,80, no ale Tornada to ja nie biję, no troszkę te procenty jakieś tam sympatyczne można by powiedzieć, że się pojawiły, to poczekajcie, ja sobie to zwinę, żeby mieć tutaj podgląd na OBS-a jak się nagrywa, no i okej, i możemy powolutko zaczynać, zaczynamy od Diabolores, dlatego że na Diabolores mamy 4,20%, także no bardzo, ale to bardzo dużo, zrobiliśmy od razu misję dnia. Chyba tam miałem pokonać, walczyć w lochach chyba 5 razy albo w środowiskach. No i okej, 4,20% na Diabolores. Myślałem szczerze mówiąc, że ona szybciej troszeczkę padnie, no ale tutaj jakąś niestety jakiś opór nam stawia, no ale okej, mimo wszystko powinna raz, dwa tutaj, a bo my w ogóle jeszcze portalu nie klikaliśmy, no ale mamy 100%, więc raczej tego portalu nie zbijemy, portal zbiliśmy ostatnio wczoraj, tak więc tu w ogóle to wszystko widzieliście, nie, bo to było przed Sylwestrem nagrywane, to sobie zrobimy cyk, no połowa to nie tak źle, no ale tak czy siak dzisiaj go zbić nie zbiliśmy. W ogóle zauważyłem, że bardzo dużo osób, wiecie, ja tutaj z wami gadam, mówię wam mniej więcej, jak tam będzie wyglądała moja taktyka,
na tą postać i generalnie na swoje postacie, co tam będę robił, co nie. Co prawda to wszystko jest oparte o takich lepszych graczy jakby, którzy mają większą wiedzę i ja sobie tam od nich troszeczkę zgapiam, no ale też ja lubię dodać coś od siebie i modyfikuję jakoś te pomysły, coś tam generalnie kombinuję i tak dalej. Ja nigdy nie lubię grać w tą grę schematycznie, tylko bardziej po swojemu. No i właśnie powiem wam szczerze, o zobaczcie, nie wiedziałem, że to od razu padnie, ale tak coś czułem, i powiem wam szczerze, że ja tutaj gadam do was i oczywiście mówię wam, jakie mam plany, co będę robił i tak dalej, a się okazuje, że bardzo dużo osób z topki, na przykład tego serwera, również ogląda te moje odcinki i bardzo dużo osób się wzoruje na mnie, mimo że tak jak mówię, ja nie wiem, czy to są jakieś taktyki, które ja tutaj uskuteczniam akurat na tym serwerze, są ok, czy one mi na pewno dużo dadzą, czy może nie aż tak dużo, to jest bardziej takie testowo, raczej to będzie ok, no ale widziałem, że właśnie bardzo dużo osób się wzoruje. No i to taka lipa, chyba muszę mówić wam dopiero po fakcie, bo potem za pół roku czy za rok będzie 10 takich samych postaci niemalże, bo wszyscy będą robić to samo, nie? Także może wam będę dopiero opowiadał po fakcie, jakie ja tu mam plany, co zamierzam robić, czego nie zamierzam i tak dalej, bo tak jak mówię, bardzo, ale to bardzo dużo osób o dziwo się właśnie wzoruje. Dobra, kolejny loch, na który mamy fajne procenty, to jest właśnie ten ork na wilczku, z tym, że to jest, tak, to jest strefa mroku, z tym, że no on nam tutaj nie da jakoś bardzo dużo expa, więc nie wiem, czy jest sens go klikać, no ale no on jest, na niego mamy prawie 1%, więc mimo wszystko może spróbujemy go tu pocisnąć. Kolejny to jest Esteros, na którego mamy 0,90%, oczywiście w strefie światła, no i jego również będziemy chcieli spróbować pocisnąć. Zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. No wiadomo, że na tym etapie najwięcej dałoby mi po prostu przeklikanie tornada, dlatego że tornado w tym momencie, no to jest 486 blok, potem mamy 488 również blok, mimo że na nich mamy, tak jak mówię wam, 0,80%, więc to już jest dużo. No i jakbym ich przeklikał, to potem myślę, że ze 100 tornad albo coś koło tego, myślę, że na luzie by padło, bo potem to już jest raczej z górki, no ale nie chcę tego robić, to co wam już mówiłem w ostatnim odcinku, z tornadem na razie się wstrzymuję, bo po prostu szkoda golda, nie? Nawet nie mam, plecak mam strasznie słabo rozwinięty, więc tutaj te itemki szybko mi go zapełnią, no i po prostu tego golda będzie oczywiście szkoda. Żeby tak go sprzedawać, lepiej poczekać sobie do wiedźmy i po prostu jak wiedźmy będzie chciała dany itemek, no to wtedy coś kombinować. Dobra, no na razie nie chce paść, więc może się wstrzymamy, przynajmniej na razie. No i polecimy sobie do tego Esterosu. W Esterosie mamy chłopięcego Brina, wojownika, więc no niby też powinien szybko paść, on nam już da na pewno fajną ilość expa, 300 milionów, więc to jak najbardziej ok. Z tym, że no właśnie problem jest taki, czy tutaj jakoś w miarę padnie. No myślałem, że ten Hemoridor, szczerze mówiąc, szybciej tutaj pokonamy, no ale jak widzicie, nie. No a zobaczcie, tutaj na niego mniejsze procenty, a dosłownie 35 grzybków i udało się go pokonać. Dobra, co my tu dostajemy? Tu mamy pasek za 10 baniek, więc jak najbardziej sobie odłożymy. Tu mamy rękawice za 8,5, więc też sobie odłożymy. To możemy w zasadzie rozmontować, to jest tylko za dwójkę, więc niech będzie. No i co? Kogo my teraz mamy w tym Esterosie? Teraz mamy wzgardliwego Ramzeja. Kolejny wojownik, kurde, no to chyba nie damy go rady niestety pokonać. No ale zobaczymy dalej. Co teraz? Teraz mamy na Twister, czyli na Tornadko 0,80, no i na Hemoridor 0,78. Dobra, wężołusny, to jest niby mag, no ale może również uda się go, o zobaczcie, co chwilę jakieś bliskie próby, może w miarę szybko on nam padnie. No ten 350 level bym chciał dobić, tak szczerze, to już będzie taki fajny, okrągły level, więc dobrze by to było zrobić na tym odcinku, no bo o, dokładnie, udało nam się w miarę szybko, fajnie. Muszę pozapisywać w ogóle te lochy, co, aha, to już są już stare, muszę tak, to zapisujemy, to jest wszystko z dzisiaj, portal może wam zostawię, natomiast te lochy, co już oglądaliśmy, no to zdecydowanie odznaczam, bo robi mi się tutaj powolutku syf. Okej, co mamy teraz? Teraz mamy samowara bladego, który dokładnie, również nam padnie bez większych problemów, bo to jest zwiadowca, czyli że no tutaj raczej na easy, no i co? I kolejne drogie itemki, które jak najbardziej możemy sobie na razie trzymać, dlatego że mamy jeszcze jedno miejsce. W ogóle ciekawostka, nie wiem, czy już wam mówiłem, ale jak mamy na przykład tutaj misję, żeby pokonać kogoś gołymi rękoma, to na zabójcy wystarczy zdjąć tylko i wyłącznie lewą broń. I nie wiedziałem o tym, myślałem, że muszę trzymać cały czas dwa miejsca tutaj w razie właśnie takowej misji, no a się okazuje, że no nie dość, że jest to tak jakoś dziwnie zrobione, jeżeli chodzi o czary, to właśnie ktoś mi ostatnio pisał, że, a nawet nie ktoś, tylko Painkiller, pamiętam. Painkiller mi pisał, że wystarczy, że zdejmę lewą i również mi zaliczy właśnie to osiągnięcie, także to taka, można powiedzieć, ciekawostka. Dobra, pogromca słoniowatych to jest niestety
niestety Mac, więc chyba też stop. No i okej, teraz mamy Motu z podbijakiem. Motu z podbijakiem, na którego mamy 0,68%. Także jak już jest ponad 0,5%, to mówiąc szczerze, to już są fajne procenty. To już są dość wysokie procenty. Motu z podbijakiem da nam tutaj 350 level już na 100%. Tak więc powiem wam, że chyba warto tutaj go poklikać. No i po nim mamy 10. 10 również wojownik. Powiem wam, że nie wiem, no jesteśmy klasą na uniki, mamy same legendarne gemy, no przynajmniej my, no pachołki jeszcze nie mają niestety, no ale to wiadomo, wszystko z czasem, no ale tak czy siak, kurczę, no biorąc pod uwagę, że tutaj mamy dwóch wojowników z rzędu, to nie wiem, czy dobrze by nie było nawet przycisnąć obydwóch, dlatego że ten 10 odblokuje nam kolejnego peta w mroku, nie, czyli po prostu tam przedostatniego bodajże, za pokonanie 10 w 13 piętrze jest właśnie on do odblokowania, tak więc mówiąc szczerze, nie wiem, czy nawet by nam się to nie udało, jakimś tam magiem czy wojownikiem, no raczej nie byłoby to osiągnalne na tym etapie, ale że jesteśmy, tak jak mówię, klasą na uniki, to może nawet i byśmy coś pokombinowali, no ale najpierw zobaczymy. Powiem wam tak, poklikam to, co, to na co mam teraz fajne procenty, to jest w zasadzie ostatnia rzecz, bo potem na 13 piętro w strefie światła mam już 0,12%, więc do tego już się totalnie nie opłaca. No i jak to wszystko poprzeklikuję, to przeskanujemy sobie postać jeszcze raz, no i zobaczę, co tutaj dalej będziemy mogli pocisnąć. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o levele Rafixa, bądź też tam wujka na przykład, Marcinka i tam generalnie te osoby, co mają około 355 level, no to oni już po prostu przeklikali Tornado. No w tym Tornadzie kilka tych leveli nam siedzi, to już tak jak mówiłem, na 100%, no ale mimo wszystko ja tutaj mam z tyłu głowy plan troszeczkę bardziej daleko idący, a nie tak, żeby na pałę po prostu to wszystko poprzeklikiwać, więc dlatego też te kilka leveli w tym momencie różnicy jest. Oczywiście no na przykład takim Rafixem, czy też właśnie wujek takim berserkiem z magami w lochach mają łatwiej, a jak widzicie troszkę tych magów mimo wszystko mamy, czy to 13 piętro w świetle, czy teraz w tym hemoritorze, to wszystko bardzo łatwo berserkowi lub nawet magowi, bo magna odebrał dał się. I zobaczcie, Kunegunda go sama zrobiła. Mamy po lewej stronie, że na Kunegundzie się zatrzymało, więc wreszcie próba, gdzie Kunegunda stanęła na wysokości zadania. Więc tak jak mówię, mag też na tych magów stoi dość fajnie. Mamy przykład na W50, gdzie ja tam właśnie gram magiem. No ale mówię, no ja mam troszeczkę plan taki inny, troszeczkę bardziej daleko idący, dlatego na razie się tutaj wstrzymuję. Okej, zapisujemy. Motu z podbijakiem, 350 level siedzi, no i teraz tak jak wam wspominałem, robimy jeszcze jednego skana, zobaczymy, czy faktycznie na coś jeszcze tutaj możemy sobie pozwolić, jeżeli chodzi o lochy. 351 level, no może jeszcze byśmy docisnęli, fajnie by było, ale to tak jak mówię, musimy zerknąć. Dobra, tutaj S40, cyk cyk, szybko skanujemy. Okej, SF Tools, pyk, to mi się wszystko nagrywa, wszystko działa. Kurde, nawet 20 minut odcinka nie ma, a ja już kliknąłem wszystko to, co chciałem. Okej, mamy jeszcze na hemo... Aha, ten hemoridor w mroku. O kurde, mamy 0,50% na Esteros, tak z tego co widzę. Mamy tak, na Gula już ponad 1%, więc nam wzrosło troszeczkę. Na Belle mamy 0,86, więc lecimy do tej Belli. Bella fajną ilość expa nam da, to nie będzie 300 milionów, ale już blisko, więc czemu by nie przeklikać. Później mamy na tego ten hemoridor w mroku, cały czas zapomniałem o nim, mamy 0,86 również, czyli tyle co na Belle. No i na Esteros mamy 0,50, więc to nie jest mało, ale też nie jest dużo. Więc no zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Mówiąc szczerze, chciałem to dzisiaj na tym odcinku kupić sobie złotą ramkę, ale myślę, że to jeszcze za wcześnie, że lepiej jeszcze docisnąć jakiś progres, jeszcze tutaj lożki i tak dalej, a na złotą ramkę myślę, że jeszcze na spokojnie przyjdzie czas. Nie pamiętam, na którym levelu na magu ją kupiłem, chyba jakoś po zrobieniu 20 twierdzy, tak mi się coś kojarzy, że jak tą 20 twierdzę już zrobiłem salkę i tak dalej, to wtedy dopiero stwierdziłem, że a kupię sobie złotą ramkę, więc no tutaj jeszcze do 20 twierdzy nam troszeczkę brakuje, tak więc no jeszcze się tutaj z tą złotą ramką wstrzymam, a może dzięki temu wbiję na przykład jeszcze jeden level albo coś takiego, no zobaczymy jak to generalnie pójdzie. Dobra, no bestyjka, padaj, chciałbym tutaj, żebyś w miarę szybko nam się poddała, dlatego że no to będzie fajna ilość expa, no ja tutaj chętnie bym poszedł dalej. Nie wiem, kto jest 18 w tej szkole magii, tak szczerze, chyba to też jest mag, jak dobrze pamiętam, potem 19 to jest bodajże zwiadowca i 20 to jest ten Voldemort, czyli również mag. Tutaj kolejnego maga no już chyba nie klikniemy.
Chyba to będzie problem, no ale mimo wszystko tą Bellę fajnie by było zrobić. Chociaż no tutaj próby są bliskie, dość często zostaje jej tam 20 milionów HP i mniej. No a mimo wszystko zobaczcie, że troszeczkę się z nią niestety musimy pomęczyć. Co mnie osobiście jakoś bardzo nie przekonuje. Aha, jeżeli chodzi o 13 piętro, o kurde, na tego 10 w 13 piętrze zapomniałem o tym, na to zerknąć, mamy 0,06%. No to nie, ma co w ogóle tam nawet podchodzić i próbować. To już by była bardzo, ale to bardzo musiałaby być szczęśliwa próba, żeby go faktycznie zrobić. Także chyba mija się to z celem. No jeszcze będziemy musieli z tym petem się troszeczkę niestety wstrzymać. No ale dobra, bez tyjka, dawaj. Lecimy tutaj dalej. 20 milionów, 72, 41. No kurczę, powiem wam, że nawet nie wygląda, jakby ona miała paść. Mimo że próby są, o teraz było niecałe 8 milionów. Próby są co chwilę bliskie, no ale wiadomo, jak to wygląda z magami. Z magami co chwilę są próby bliskie, a jednak tych obrażeń troszkę brakuje, żeby tego maga pocisnąć. No a tutaj wcale to nie wygląda, jakby faktycznie było do zrobienia. No ale dobra, jeszcze troszeczkę poklikamy i myślę, że potem od razu lecimy do tego Esterosu. Ten Hemoridor, jeżeli Esteros by szybko padł, to sobie o dobra, padła. To sobie polecimy do tego Hemoridoru. Ale tutaj, okej, bez tylko Bella, ale tutaj jeżeli chodzi, no i tu już jest kolejny mag, możemy nawet na szybko sprawdzić, ile ja mam do tego maga, ale chyba to już będzie problematyczne. Dokładnie, tu mamy cyk, to jest 18 simulate, 0,02%, no to tak jak mówię, raczej mija się to, mówiąc delikatnie, z celem. Okej, lecimy dalej, no i mamy ten Esteros i tego orszka na wilku. O, teraz nam Esteros spadł, kolejna symulacja i 0,50 się zrobiło, 0,36. No to nie jest to, ale za to wzrósł ork na wilczku. Dobra, no lecimy, a nie mam miejsca. Lecimy do tego Esterosu, to możemy sobie rozmontować tak naprawdę. Już dzisiaj nie mamy rozmontowań dokładnie, to już mamy z głowy. No i dobra, no i mamy tego wzgardliwego Ramzeja. No może udałoby się go kliknąć. Powiem wam, że mało by nam brakowało dzięki temu do 351 levela. Nie pamiętam, kto jest 17. 17 to jest chyba mag, tak więc tego maga raczej nie zrobimy. To raczej będzie blokada dla naszego zabójcy. No ale ten Ramzej, kurde, o tam zobaczcie, 4,6 miliona, o kurde, no tego to się nie spodziewałem, zobaczcie, jak to w ogóle szybko poszło. No mieliśmy, po pierwszej symulacji miałem na niego 0,50%, po drugiej mamy 0,36 i no i teraz mamy bezlicego, który chyba nam nie padnie. Zobaczcie, że mamy kolejny fajny, drogi itemek, więc to bierzemy tu. No i niestety musimy to sprzedać. Chociaż to jest na zręczność. Minus 20, jak damy do toalety, to mamy coś na inteligencję, plus 13. No to nie, nie ma sensu, sprzedamy. Mogłem chociaż z jedno rozmontowanie zostawić, to akurat mój błąd. No ale dobra, no i teraz mamy bezlicego i zobaczmy, jak to z nim tu wygląda. Bardzo malutko nam brakuje do 351 levela i chyba tym orszkiem na wilczku go dobijemy. Ale zaraz zanim to zrobimy, to tak, Esteros mamy 17. Tu w ogóle ja sorki, że tak ogarniam ten kalkulator na drugiej stronie. 001, no to nie, nie ma sensu. Sorki, że tak ogarniam, no ale sami musicie przyznać, że bardzo to pomaga. Wiemy, co musimy klikać, nie marnujemy na darmo grzybów. Oczywiście, kto nie wie, o co chodzi z tym kalkulatorem, to polecam wpisać sobie na YouTubie kalkulator do lochów. Możecie dopisać od razu neutral, chociaż jak piszecie nawet kalkulator do lochów, to też wam mój film wyskoczy. No i po prostu tam wszystko tłumaczę, jak to działa, jak ustawić i tak dalej, bo sami widzicie, że to jest bardzo przydatne i dzięki temu ja nie marnuję grzybów na darmo, bo na przykład teraz, nie wiem, próbowałbym tego bezlicego klikać, albo tego właśnie 10 w 13 piętrze w mroku, albo coś takiego, no a mija się to z celem, mając właśnie tak niskie procenty. No ja tutaj, jak mam tak ponad 0,50%, to wtedy zaczynam coś kombinować, zaczynam klikać, bo to te procenciki już są w miarę fajne, no ale poniżej to raczej mija się to z celem, bo może naprawdę, o dobra, udało się, no i mamy 351 level, możemy naprawdę bardzo dużo na to wydać grzybów i bez celu. Bardzo fajne buciki, od razu sobie podmienimy, no i jeżeli chodzi, tu mamy siła, wytrzymałość, punkty życia, mamy 15% i tak, bo tu mamy ogarnięte po prawej stronie, to nawet nie musimy zamieniać runy, tylko po prostu sobie to zamienimy, cyk, cyk, no i jest jak najbardziej git. Dobra, szczerze mówiąc, cel osiągnięty, 351 level dobity, nawet tu nie mieliśmy jakiegoś bardzo
bardzo, no nie mamy już po pierwsze żadnych lochów do ubicia w tym momencie oprócz tornada, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa to co mieliśmy, tak jak mówię, już do ubicia to ubiliśmy, no i teraz po prostu, o kurde, jak tu zaczynam spadać w rankingu, ciągle mnie tu zbijają jakieś marcinki, Marcinek niedobry chłopak jest, bo wszystkich zbija, także tu skarżą się na niego na czacie u nas, no ale nieważne, tak jak mówię, co miałem ubić, to ubiłem. Level, który chciałem dobić, miałem 350, dobiłem 351, więc również jestem zadowolony. No i okej, możemy sobie tutaj teraz obejrzeć, najpierw to zapiszemy i pooglądamy, co dzisiaj faktycznie ubiliśmy. Portal do piekieł, który mi padł wczoraj, niedużo mu HP zostało, ale raczej nie będziemy tego oglądać. To jest wojownik, więc tutaj kwestia uników to pierwsza sprawa. Jak będzie z jakimiś magami, to może sobie pooglądamy, no ale na razie to tak zapisuję, żeby było, ale jakoś nie zwracam na to uwagi. No i okej, zaczynaliśmy od Diabolores, na którą, tak jak mówię, mieliśmy 4.20%, tak więc no dużo, mimo wszystko troszkę na nią grzybków poszło tutaj. Nie było to wcale takie proste, żeby ją właśnie ubić, no ale zobaczcie, 20 milionów 11, tu już fajne kryty, no ten trener na poziom 12 to też nie jest coś, co nam na pewno w tych lochach pomaga, raczej to jest coś, co nam bardziej przeszkadza, aniżeli, tak jak mówię, pomaga, no ale chciałem po prostu, wiadomo, no serce jest najważniejsze, serce jak już zbudujemy na 15, to potem będziemy mogli inne budynki dociągać, a też, że teraz mnie pobyło stać na to serce, to po prostu poleciałem od razu z sercem, zamiast tam się bawić w jakieś poboczne budynki, no bo tak czy siak to serce do 15 trzeba było dociągnąć. Dobra, tu mamy Infernusy, które padły również bardzo szybko, no ale myślę, że nie ma totalnie sensu tego oglądać, no bo to jest walka z wojownikiem, tak więc po prostu no kwestia uników, nie ma co sztucznie, tak jak mówię, przedłużać, padło to padło, niecałe 200 milionów expa, wyszło w miarę git. Teraz mamy chłopięcego Brina, sytuacja po raz kolejny podobna, niestety no walka z wojownikiem, więc no dużo, dużo uników na pewno, on tu jak widzicie blokuje, zobaczcie, że my go dosłownie smyramy. Tak więc no tutaj jeżeli chodzi o to, no to kwestia tych, no tej ogromnej ilości uników po prostu, nie ma tutaj jakby nad czym się za bardzo zastanawiać. Dobra, mamy dalej wężoustny, który jest magiem, no to możemy obejrzeć, bo to nie będzie jakaś bardzo długa walka, no i z nim również poszło nam bardzo, bardzo łatwo, co za tym idzie, odblokowaliśmy zwiadowcę, którego zaraz obejrzymy, z którym również poszło nam dość fajnie, nie? No i zobaczcie, że to już jest 392 level, więc on nam dał te prawie 300 milionów expa. Dobra, tutaj jakieś uniki jeszcze, no tu zobaczcie, że to jest, on jest chyba zbugowany, tak? Jeżeli się nie mylę, tak, bo on pierwszą bronią, to jest w ogóle nie zwiadowca, tylko zabójca swoją drogą, ale tutaj zobaczcie, że on pierwszą bronią bije normalne obrażenia, a drugą bije zaniżone, bije po 2, po 4 i tak dalej. Tak więc no, tak to po prostu wygląda. Dobra, no tu akurat 12. Nie może on nas w ogóle uderzyć tą pierwszą bronią. Cały czas zobaczcie, ile tu w ogóle jest uników. No tu już fajne kryty, no ale ta walka... O, teraz nas uderzył za 12 milionów. No ale ta walka już trwa naprawdę, naprawdę bardzo długo, więc no nie ma... No w sumie to walka dwóch klas, które unikają, więc jakby chyba nie ma co się dziwić. Dobra, no i teraz on już nas nie może trafić, no chyba, że tym drugim ciosem. No a my tutaj myślę, że dokładnie kryty fajny, no i chyba teraz już go wykończymy, dokładnie drugi cios krytyczny, no i tak jak mówiłem prawie 300 milionów expa. Motus pod bijakiem, zobaczmy. Barbar za wiele nie zrobił. Maguś, no Maguś, zobaczcie, że coś tam hitnął, więc chyba dobry był wybór, żeby jemu dać te 30%. No i teraz Kunegunda, którą już widzieliśmy, mieliśmy taki mini spoiler walki na samym końcu. Kunegunda go sama dobiła, więc no i teraz już same uniki. Już widzieliśmy, że tyle HP zostało, jak go ubiliśmy. Tak więc teraz same uniki. Zobaczcie, że ona go tu nieźle dziabie i to jest w ogóle niezłe. W sensie, no wiadomo, że mamy potkę na zręczność, więc ta Kunegunda jest wzmocniona dzięki temu. No ale patrzcie, że tutaj wcale tych uników aż tyle nie było, chociaż no wiadomo było dużo, a ona go tutaj całkiem sprawnie dziabie, co chwilę jakiś krytyk, tutaj coś, no i Motus pod bijakiem został pokonany. Szkoda, że jeszcze nie mamy szans na tego dziesiątego, żeby mieć kolejnego peta, no ale trudno. Dobra, no i to poszło w miarę łatwo, potem był kolejny skanik, no i jak widzicie, teraz mamy bestyjkę Belle, z którą niby mieliśmy fajne procenty, ale trochę grzybów mimo wszystko na nią poszło. Tak więc okej, zobaczmy jak to tu wygląda, 18 milionów, 13 milionów, no tu tak wiadomo, no kryty musiały pójść, musieliśmy
mieliśmy ją zabić, zanim ona zabiła nas. Także no tak to po prostu wyglądało. Dalej mamy wzgardliwego Ramzeya. Wzgardliwy Ramzej wojownik, na którego niby nie było fajnych procentów, a tam dosłownie kilkanaście czy tam kilkadziesiąt grzybów. No i ten wzgardliwy Ramzej nam tutaj padł. No chyba nie będziemy tego oglądać, no bo tutaj walka, wiadomo, bardzo, bardzo długa. No ale grunt, że udało się pokonać. Dajcie znać, czy chcecie oglądać te walki, czy nie. Ale powiem wam szczerze, że mi też jest na rękę skipować te walki właśnie głównie tutaj z wojownikami, ewentualnie ze zwiadowcami, bo no ja nie mam co w trakcie takiej walki gadać, chyba że możemy w ciszy siedzieć i oglądać, ale chyba to się mija z celem. No i na koniec ork na wilczku, który nam dobił 351 level. Barbar za wiele nie zrobił, Maguś również. Mamy 190 milionów, Kunegunda zbija 40 milionów, tak więc tutaj jeżeli chodzi o to, no to my musieliśmy odwalić prawie całą brudną robotę, także no są oczywiście plusy i minusy. Dobra, to by było na tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. Będzie mi bardzo, bardzo miło, ale najważniejsze to ten subik z dzwoneczkiem i ten ta łapa w górę. Ja tu wam pokazuję kciuka, ale ja nie zauważam, że kamera nie obejmuje. Tak więc po prostu o tym najbardziej pamiętajcie. No i zaglądajcie do opisu, tam są wszystkie przydatne linki i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam pięknie za uwagę, wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzę raz jeszcze, bo tak jak mówię, no dopiero do mnie po czasie dotarło, że to będzie pierwszy film w tym nowym roku i to chyba wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!